że nigdy nie przepadałam za sesjami zdjęciowymi, pomimo że jako bardzo młoda dziewczyna byłam fotomodelką. Chcę pokazać tak naprawdę to miejsce i ją w tym miejscu. Myślę, że bardzo naturalnie, w sensie na tyle, na ile to się będzie dało zrobić w kilka godzin. Ale pokazać po prostu ludzi, którzy tutaj żyją. Tu są łąki, w których ja zrobiłem korytarze traktorki. Tu są kwiaty, tu są zioła. Tu są wspaniałe osty, które wyrosły. Tu jest mnóstwo ptaków. Tu jest dużo naszych zwierząt. Z tym pięknym obrazem będą korespondować również kolory. Kolory będziemy mieli poprzez narzuty, które Kora bardzo lubi. Narzuty, poduszki, dywany. To wszystko będzie dopełnieniem tej przestrzeni. Jeżeli się chce zrobić dobre zdjęcia, to są tak zwane cyki, czyli krótkie bardzo serie zdjęć i odpoczynek, relaks. Ja tak pracuję. To jest kobieta, która jest za każdym razem zagadką, ale taką pozytywną. Mega fajnie się z nią pracuje, jest mega profesjonalna, zawsze wie, czego chce. I nie spotkałem się z jakimiś problemami z jej strony. Raczej nigdy. Jeszcze bardziej chciałbym ją poznać. Jeżeli kogoś pamięta się z dzieciństwa jako ikonę i przychodzi ta chwila, że pracuje się z tak wybitną postacią, to nad przy ogromnym zmęczeniu chce się jeszcze więcej.